Mam nadzieję, że on tutaj nie mieszka. Ja też. No cóż, wysiadamy. Lusterko! No, poczekaj, Janusz. Masz tu swoje. Dobra, no. Nie, to lepiej widzę. Daj lusterko, no. No poczekaj chwilę, daj jeszcze coś do oczu. Dziewczynki, dajcie mi tam coś do malowania. No to... Dajcie mi jakieś, no to dajcie mi coś. No jak ja wyglądam, no jak ja wyglądam. No, to... Daj lusterko. Lusterko. Ale gorąco. Dobrze, że w samochodzie klima jest. Boże, co za biało, czekaj. Musimy dodać do Facebooka. Wytrzyjcie sobie. Ale przybliżają. Ale gorąco. Ale gorąco. Ksawery! No, wysiadaj. Co tam myślisz, idzie? Żeśmy przecież dojechali już. Hej, do walizek. Pawełku, walizki! Co za wiocha! Muszę to na fejsa wsadzić. Chłopaki nie uwierzą. Boże, co za wiocha. Walizeczki, walizeczki! Nie fotografie. Walizeczki. Dwie weź. Ja mam nosić? Przyjechali! Przyjechali! Czekaj, trzymaj teraz. Jeszcze jedna walizka. Co za osią. Idziemy dziewczynki. No może jakoś... Dobra, patrzcie, to jakieś jakoś tam stanie. A jakie grzechy to robi? Witajcie, przyjechaliśmy. Zapraszamy serdecznie. O, jak dobrze, że jesteście. Ale będzie świetnie. Prosimy. Patrzcie, dziewczynki, zobaczcie wasze kuzynki. Och, no, chodźcie. Tak, cześć, moja kuzynko. Oj, tak dawno cię nie było na prawie. A to są moje córki, wasze kuzynki. Poznajcie się. Tyle, dotąd. Dobra. No zapraszam was na kawę, ciebie, Steniu i Pawła, a młodzi niech sobie porozmawiają. Pawełku, bardzo proszę, Steniu, chodźcie na kawę. Nie ma mowy, nie ma mowy. Ale jak? Nie ma mowy. Taki narwany, całe życie się zrobił. Ale Steniu, dalej nie ma mowy, nie ma mowy. Ale myśmy się tak dawno nie widziały. Nie ma mowy. Bardzo cię nie proszę. Nie ma, jedziemy. No, Pawełku, jedziemy, nie ma mowy. Paweł, zrób coś. Nie mogę, no co ja? Aż Pawełku, no jak tak można, Steniu, ja bardzo proszę. Pawełku, no nie wiem, jak one sobie tam poradzą, te nasze dziewczynki. No tak, przecież one takiego, połowy rzeczy nie pozabierały. Takiego bałaganuś narobiła, że aż mi wstyd dla ciebie. One sobie połowy rzeczy nie wzięły, te kosmetyki, ich torebki jakieś zostały. Ty słuchaj, wróć się i zabierz im no to. To muszę im chyba i jeszcze nie zanieść. Chodzi. Siadaj, proszę cię, siadaj. Im siadaj, ty już nie, chodź siadaj i weź święty spokój. Lakier tutaj jest i... Dziewczynki, umyjcie się, tutaj jest łazienka, przebierzcie i zapraszam was na obiad na dół, dobrze? Przyjdźcie, bardzo proszę. No, myślę, że tutaj będzie wam wygodnie. Czekaj, spróbuję teraz zmienić model. Dobra, teraz powinno być dobrze. Myślę, że fajnie, że nasze kuzynostwo przyjechało. Możemy się lepiej poznać. No w sumie, może nie są aż tacy straszni. Może nawet się zaprzyjaźnimy? Dobry pomysł. A siedzicie już, a gdzie nasi goście? Dziewczynki, chodźcie. Zjacie z nami, obiad teraz mamy. Usiądziecie.
Tylko no, my zazwyczaj o tej porze już nie jadamy. Już jest za późno. Jak to za późno? O tej porze u nas jest normalny obiad. Popatrzcie, moje dziewczynki są głodne, nie mogą wytrzymać. No dobrze, dobrze. No cóż. Zjedzcie z nami, proszę, usiądźcie. Proszę bardzo, zaraz przyniosę. A nie macie tu parasola? Słońce źle działa na moją cerę. Według najnowszych badań europejskich instytucji analitycznych spożywanie posiłków na powietrzu jest bardzo zdrowe. Siadaj! Proszę bardzo, jedzcie, zrobiłam pierogi. Ksawery, zostaw bardzo proszę ten komputer. Teraz jest obiad, niegrzecznie tak jest. Złóż to, gdzie ja to postawię? Pierogi z masełkiem? Tak, z masełkiem. Mama tak robi jak bardzo lubicie. Pyszne pierogi. Jedzcie, jedzcie. O Boże! Jedzcie. Ile to ma kalorii? I ja przyniosłam sobie płatki ryżowe i mam zamiar je zjeść. Płatki ryżowe na obiad? Tak. Aż to jest niemożliwe u nas. Takiego czegoś to się w ogóle nie je, moje dziecko. Takie płatki ryżowe można sobie przed telewizorem na przykład tam pochrupać, ale nie obiad. No to co? Na pół? No może jednego. No jak to jednego? Jedzcie, weźcie dziewczynki więcej. Bardzo proszę. Tak, na spróbowanie. No spróbujcie. Jednego pierożka. No jak? Dobre. No zjedzcie jeszcze. No widzicie. Proszę, bardzo proszę. No bardzo dobra, ale trzeba dbać o linię, wystarczy, naprawdę. Ale w twoim wieku dbać o linię, jesteś taka szczupła, weź jeszcze trochę, bardzo cię proszę. Problem z kaloryczną żywnością dotyczy w zasadzie całego świata. Siadaj! Czemu do mnie strzelasz? Bo głupio gadasz. Według konwencji haskiej nie można celować do ludzi. Chcę stąd jechać. No ale są mili, wiesz. Nie możemy tak przesadzać. Ale tu nie ma internetu. A nie wydaje ci się tak, gdyby się czasami te trzy dziewczyny na nas dziwnie patrzyły? No patrz na się. Nie widziały. Nie. Nie warto odrzucać tego, czego nie znamy. Warto to poznać. Dać sobie szansę. Dziękujemy. Nie oceniać za wczasu. Hej, jakie są te wasze kuzynki? No takie! No powiedz, że zimne! A normalnie się chociaż ubierają? No tak. Ej, no powiedz, że dziwnie! No tak właśnie trochę jakby... No powiedz, że dziwne! A na obiedzie jak było? No tak, jakby... Ej, no powiedz, że dziwne! No dziwnie! Masz rację, no! Dziwnie. Jabłko. Piękne jabłko. No, ale nie takie piękne. Widzę, że ma skazy. Tu wgniecione, tu obite. No ale cóż, jabłko jak i ludzie. Czasem piękne, a środek zepsuty. A czasem wydaje się nie takie ładne, ale szlachetne serce i bardzo życzliwy i dobry człowiek. No, można by tak porównać każdego z jabłkiem. No, ale przecież nie wyrzucę takiego jabłka, dlatego tylko, że ma tu skazę, tu wgniecione. Na pewno jest soczyste, jest dobre. Nie mogę go wyrzucić. Patrzcie, ale ciężko pracowali.
Końmi jeździli. Jednak to prawda, że tyle pracowali. No, dziadkowie opowiadali. Tutaj? Zwłaszcza w wakacje. Tutaj gdzieś jadą. Patrzcie, ile ich było! Wow! Kosa! Dziewczyny, widziałyście kiedyś kosę? Bo wy z miasta jesteście. Widziałyście kiedyś kosę? Macie okazję. Macie okazję zobaczyć, jaką się kosę. No weź, ja bym nigdy nie chciała się w tamte czasy przenieść. Nigdy? Nawet o tym nie mów. Przecież nie mogłabym tak ciężko pracować. Dzieci kłuska zbierać, my będziemy stara robić, aby będzie odpoczywać. Mam te przody, dziewczęta. Jeszcze. Uciekasz tam zbierać kłosy. Zosia, odbieraj, ja będę wiązać. Zbierać ładnie, kłaźna powróciła. I równiutko, równiutko. O, jakie długie to żyto. A zrosło takie, trochę, trochę powalone jest, zachylone w jedną stronę. W lesie go odbiera, ale trzeba pomału coś ich już zebrać, bo się południe zbliża. A tak? I gorąc taki. Gorąc niesamowity. O, dziewczęta umilkły. Teraz mnie żarty w głowie. A, bo głos do głosa, ziarko do ziarka, a będzie miarka. To tak nie można. Ona tylko odwrotnie położyła dziewczynę. Głowa mnie rozpalała. A ty co tak stoisz? No co mam robić? Stoję. Gorąco mi jest. Takie ci gorąco, tak, aj się zmęczyła, już tylko byś się opalała i nic więcej byś nie robiła. No tak, co będę robiła? Mnie też boli głowa. Myślisz, że mnie nie boli? Tyle zboża odebrałam, to mnie nie boli? No to akurat mnie to nie obchodzi, nie wiecie, co mam interesuje. Ale popatrz, jakie mam pryszcze na rękach. Ręce podrapane, ale to starego to nikt nie docenia. Teraz młode dzieci nie doceniają starego człowieka, żeby mu coś pomóc, a niech robi, ja aż padnie. Ja też mam podrapane nogi, że te trawska, nie wiadomo co to jest nawet. No a ja tak całe życie pracuję i jakoś jest. No jakoś jest, ale ja tak nie będę pracowała. No to nie, to nie. No to właśnie. To ja tam się nie będę znowuż tak sprzeciwiać. Dzieci nie chcą teraz starych ludzi. Stare ludzie są niepotrzebne. Ja se pójdę hawok, a ty se stój, jak se stoisz. Dobra. Może kiedyś ci serce zmięknie.
i zapukasz do moich drzwi. Wątpisz? Wątpię, tak. Poczekaj, przyjdą takie czasy, że ci jeszcze serce zmięknie. Idę chawuk, a ty se stój. Zobacz, jak oni mogą się tak odzywać. Przecież to jest starsza pani, jak mogą tak mówić? Jakbym ja się tak w domu odzywała, to by mnie już dawno z domu wygonili. Tak. Mój ojciec to by mnie do kościoła wysłał i kazał klęczeć całą niedzielę. One tu będą klęczeć. Tak, oj będą. Za chwilę im się skończy to piskowanie. Zobaczysz, ja ci to mówię. Ej, słuchaj, ale nikt nas nie uprzedzał, no nie? W ogóle nie wiedzieliśmy, że będziemy robić, do zero wyrzutów sumienia, nie? Ale no w ogóle to jesteśmy dziećmi, a prawo mówi, że dzieci nie mogą robić. Hola, hola, ale mówiła, że nie jesteśmy już dziećmi. No kiedy nie jestem dzieckiem, to nie jestem, a kiedy jestem, to jest. Nie bójcie, najlepiej z rana rosą ciąć zboże kosą. Kosiarze, nie stójcie zboża się, nie bójcie, najlepiej z rana rosą ciąć zboże kosą. Hej, chłopaki, słyszeliście, jak ta dziewczyna brzydko mówi do swojej babci? Która? Tamta w białym fartuchu? Tak. Ale wstyd. Kochane, to do jedzenia piersi, najpierw starsi, a później wy sobie. Troszkę zróbcie miejsca. Dziadziu niech usiądzie, babcia niech usiądzie. Troszkę z boczki, troszkę z boczki. Poszło im na chlebu. Muszę go pani przeżegnać. A odmówiłem modlitwę. Panie Boże, pobłogosław nas i te dary, które z Twojej opatrzności spożywać mamy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Siadajcie, gospodarzu, siadajcie. Ten skrawek dla mnie. O, skrawek. Żeby mnie chłopaki lubiały. Marcosiu, będą Cię lubić. O, a serek sobie nakładajcie. Tam. Nic nie nabierajcie. Tylko wypasował nóż. O, ja się nałożyła. Nie wiem, jak my to będziemy jeść, proszę. Samuę. Będzie. No, żeby wszystkim wystarczyło, będzie, to chyba będzie. O, tu jeszcze. Widzisz piętkę, Marysiu? Może być. To jeszcze chleb. Komu chleba? Ja.
to nic nie bierzemy z miasta. Wszystko jest. Znaczy, że wszyscy są głodni. Ja i nie wiem. A serek? Też ma. Słuchajcie, tę pamułę trzeba zjeść. Dziewuchy do jedzenia! To jest niedobre. My nie chcemy. W ogóle nie znamy takich potraw. Nie chcemy. My nie znamy takich potraw, nawet nie mam zamiaru ich próbować. To jest niedobre. Ale ja was bardzo proszę do jedzenia. Nie chcemy. Co wy tam zajadacie? Różne rzeczy, lepsze. Jest to co najlepsze wszystko. Pamuła, czereśni, chleb, ser z masłem mieszany. Co najlepsze. To jest najlepsza nasza Jużyna. Jak tak można? Zero szacunku dla chleba. Zobaczycie, ja wam mówię, jeszcze wam braknie kiedyś chleba. Je się to, co jest, a nie wybrzydza. No właśnie. Oj, żeby na tym polu nie zabrakło chleba. Nie zabrakło chleba. Nie zabrakło. Bartuś, tu nie chcesz chleba? Nasz chlebek, a serek? Też ma. Ej, dziewczyny! Co tam, mały? Ale wy jesteście głupi, ale to jest dobre! Dobra, daj spróbować. Dobre, dobre, dobre! No dobra, ale... Dobre, ale nikomu masz nie mówić. Właśnie. Dobre? Daj spróbować. Daj spróbować. Ale dobre. Dobre. Jezu, ale zgłodniałam. Ale to nikomu masz nie mówić, bo zobaczysz. Chłopcy, wstał! Co to jest? Gdzie wyście byli w nocy? Dlaczego jesteście tacy brudni? O Boże! Ksawery! Co się z wami dzieje? Coś ty mi zrobił? Karol! Nie, to nie ci to zrobiłem! Czemu mamy takie brudne nogi? Nie wiem właśnie. Coś ty mi mógł mi zrobić. No, gadaj to. Nie wiem, no ja nic, spałem. No to ja tak samo spałem. No coś ty mi to smógł, sam się wywal. Ej, czekaj. My chyba w nocy nigdzie nie byli, co? No raczej nie, przecież spaliśmy. No to spaliśmy. Ja sobie nic nie przypominam. No to ja tak samo, my spali jak zabici. No racja. Ej, a ty nie boisz się oglądać tego albumu? A dlaczego? No, nie pamiętasz, co się stało, jak ostatnim razem go otworzyłyśmy? W ogóle obudziłyśmy się jakieś brudne. W ogóle nie pamiętam, co się z nami działo. No i nie wiem, ja się boję. Ja nie wiem, czy my możemy to otwierać. Moim zdaniem to wszystko to wina tej książki. Daj spokój, otwieraj, zobaczymy, co tam będzie. Jesteś pewna? Tak. Dobra, do odważnych świat należy. Jakie śliczne konie. Piękne, popatrz. Jakie śliczne. Ja kocham konie. Chodź.
To będzie szalik dla córeczki, która ma właśnie taką ciemną, granatową sukienkę i będzie to się pięknie prezentowało. Kochana, dla kogo wiążesz tą koronkę? Zamówiła u mnie pani dworu dla swojej córki. Będzie to kapelusz z koronki frywolitkowej. Jest bardzo ładna, delikatna. Mnie się też podoba. Ale pracochłonna, prawda? Pracochłonna i łatwo się pomylić. Nie można rozmawiać. Trzeba liczyć każde oczko. No właśnie, ja też robię dla córki pani dworu bieliznę pościelową z koronki klockowej. Jest to bardzo pracochłonne. Z nić lnianych. Pościel będzie bawełniany, ale ekris bielą będzie ładnie komponowało się. Taki klaus. To się może pomylić. Nie ma, to wszystko widać, jak się robi. Tylko tyle, że tu szpileczki wyszły. Tu jest właśnie mereszka, się robi z boku. To taka fajna. I przekręca się ile razy? Przekręca się dwa razy. Szpileczka i jedziemy następną. Wykonuję bieżnik ściegiem angielskim. Jest to ścieg płaski, bardzo prosty. Jeśli zrobię ten bieżnik, myślę go komuś dać w prezencie. Można tym ściegiem haftować praktycznie wszystko. I jest bardzo ładny, nie trzeba nad nim się wiele zastanawiać, można rozmawiać, tu nie trzeba nic liczyć. Patrzcie dziewczyny, jakie kwiatki rosną w ogrodzie. Ja wam opowiadam, jakie to są. To widzicie, piwonia już przekwitła, bo ona kwitnie wcześniej, w czerwcu. A to magnolia. O, powąchajcie, jak pięknie pachnie. Co, to się nazywa tojat, albo koniki to nazywają. Także jak pójdziecie do ogrodu, to będziecie wiedzieć, jak się które kwiatki nazywają. Tam rośnie hortensja, tam lilia przekwitła. Tu kwitną lilie późniejsze tam za wami, a tam taki wysoki biały koszeniec. Także, żebyście wiedziały, jakie, a nawet i tutaj krzew taki podobny do mięty rośnie, a mięta to zioło. Także mówię wam, żebyście wiedziały, bo jak pójdziecie albo będziecie się sadzić w swoim ogródku, to żebyście wiedziały, jak się te nasze kwiatki nazywają. No, a ja mówię, to jest toja, to jest trujące. A co wy tu robicie? Co się boicie? Chodźcie, nie bójcie się, chodźcie. Chodźcie, nie bójcie się. Ale co nie chcecie? O, moje idą dziewczynki z koszami, kwiatki zbierają. Chodźcie wy, o, tam widzę, panie siedzą. Chodźcie, coś się pouczymy, nie bójcie się, no co się boicie, chodźcie. Razem będzie nas więcej. Chodźcie, chodźcie, nie bójcie się. Chodźcie, no, chodźcie, chodźcie. Pan, o, zobaczymy, co tu robią, nauczymy się. A nie, nie, tylko tak, trzeba pracować, o, bo bez pracy nie ma kołaczy. Tak, o, panie nas zapraszają. Patrzcie, jak ładnie robią. Proszę. Ale chroni od słoneczka. No, no. I teraz znowu tak przeplatasz, jak przeplatałaś, trzymaj. Ta na wierzch, ta pod spód, ta na wierzch. Dobrze się spasić, nie? Właśnie pani ze dworu idzie. Będziemy ich witać i zaprosimy ich tu do nas. O. Dzień dobry, jaśnie panie. Całuję rączki. Zapraszamy do nas. Niech pani tu podejdzie, zobaczy, co my tu robimy. A my tu ładne rzeczy robimy. Może się jaśnie pani spodobają. Prosimy. Dzień dobry. Zapraszamy. Dzień dobry. Cóż to kobiety witamy. Wyplatają tutaj? No proszę zobaczyć. Może się pani zechce nauczyć. Cóż to będzie? No. Wyprawka dla twojej córki. Na pościg. Będą ładne rzeczy. Widzicie, oglądajcie. To jest koronka. Koronka. A tu się może też zechce nauczyć. O proszę, ale to jest bardzo trudne. Nie trudne.
Jak się jaśnie pani zechce nauczyć, to tu nauczą. To plątanie takich nitek, jak to się nazywa? To jest frywolitka. To brzmi trochę z francuska. Tak, tak. To oznacza właśnie jako koronkę delikatna, bardzo. Frywolna, delikatna. Aj, wymienią. A nie idzie, to nie idzie. Karta nie idzie. Jedne wymienię. Ja pas. Aj, co za krzyki, co tam za krzyki? Wsadźcie, idź do domu. Ja tobie mówię, idź ty do domu. Czego ty nie pójdziesz? Wsadźcie. Aj, ty możesz stać, ja będę dalej grał. Aj. Aj. No to gramy dalej, bo tu nie ma co czekać. Gramy. A ja mam tego, a jedno wymienimy. No to kto co stawia? Jak Żydzie? Pałac stawiam. 100 zielonych. To ja pas, ja nie. No to ja cały majątek. Aj, ty pokaż swoje karty, ja tobie pokażę. Kareta. Aj, mój pałac. Tak oto wyglądała barwna historia niewielca. A czy pamięta pani moją babcię? Tak, twoją babcię też pamiętam. Józefa. To była szlachetna kobieta i pracowita, mądra. A jak się dawniej ubierały kobiety w Niebylcu? No, kobiety inaczej się ubierały jak teraz. Wszystkie nosiły długie spódnice i miały takie chustki w kratkę przeważnie, którymi się odziewało, tak zwane odziewaczki. Teraz już nie ma tych chustek, a szkoda, bo i wy byście ładnie w takich chustkach wyglądały. I każda miała zapaseczkę też strojną. Jak szły po wodę do studni na rynek, to każda dbała, żeby ładnie wyglądać. A czy pani pamięta, jak pani była mała, to... Jakimi zabawkami się bawiła? O dziecko, zabawek ja nie miałam takich, jak wy macie teraz. Dzieci się bawiły na przykład drewienkami, układały sobie z takich domki, jakieś krateczki. No i lalki, nie było takich lalek, tylko były z gałganków, szmaciane laleczki się szyło. No i bawiłyśmy się i w chowanego, ganiałyśmy, za domami się chowało. Było wesoło. Aha. No. A były wtedy komputery i telewizory? Nie, dziecko, ani telewizorów. Radio nawet tylko było gdzieniegdzie, a ludzie przychodzili wieczorami
i słuchali tego radia. Było cicho, taka cisza, bo radio było najpierw takie na słuchawki, to jeden mógł słyszeć. A jak już były radia takie, co głośno mówiły, to wszystkie gospodarze chcieli wiedzieć, co się w świecie dzieje. I szli jeden do drugiego. I w takim domu aż ciasno było. Ja też chcę pani coś powiedzieć. No powiedz, dziecko, powiedz. Tutaj, w tablecie, wystarczy wpisać niebylec. Co to też teraz nie wymyślą? Jest dużo informacji. Dziękuję ci, bo i ja poczytam sobie historię niebylca. Jest bardzo ciekawe. To żywa historia. Pani opowieści są ciekawsze od tej historii. Tak? No, o wiele ciekawsze. Witajcie, moje słoneczka. Dziewczynki, jak wy wyglądacie? Boso, nieumalowane. Brakło wam kosmetyków? Boże. Tobie tylko kosmetyki Mamo, w głowie. Kosmetyki nie są najważniejsze. Bez tego da się żyć, ale jest wiele ważniejszych spraw. Co byście to robiły? Pani Czesia opowiadała właśnie nam historię niebelca. Chodź, posłuchaj Chodź, z nami. Posłuchajcie. Dobrze, tylko ja może przywitam się z panią Czesią. Witam panią serdecznie. Witam serdecznie. No to ja też posłucham. Bardzo nam dobrze tu razem. O, jakie miłe dzieciaczki. Stamtąd szło się odlegle i wąwozem, utopionym w głębokim cieniu. Tam, gdzie z opuszczonymi ramionami ścieżyń pustkowie rozpłakało się w brzozę. Powiew gałęzie liśćmi szeptanymi szerzył. Przywoź, jeszcze poetą będziesz!